Już niedługo dzieci z Domu Dziecka w Otwocku będą miały zapewnione nowe, lepsze warunki. To wszystko za sprawą dwóch nowych budynków przy ulicy Prądzyńskiego oraz przy ulicy Cieszyńskiej. W każdym budynku zamieszka dwóch opiekunów pracujących z 14 dziećmi. Zapewni to indywidualne podejście do dzieci oraz nową jakość w opiece nad nimi. Jeden z budynków jest już gotowy, by przyjąć dzieci, drugi będzie gotowy wkrótce. Gratulujemy radnym powiatu otwockiego i życzymy dalej takich sukcesów. Bez znaczenia jest ten standard, bo to jest ta kuchnia, ona ma, to nie chodzi o to, że ona jest ładna i pięknie wygląda, tylko jakby ona to jest urządzenie, które daje dzieciom możliwości robienia wszystkiego, co się robi w domu, tak? Czyli to jest i przyjemne, ale jednocześnie no, określone ma wartości takie funkcjonalne. Nie chodziło o to, żeby duże domy dziecka zamienić na małe, tylko żeby zmienić całą jakość tej opieki. Nie ma grupy, jest indywidualna odpowiedzialność wychowawców, nie ma administracji i obsługi, są tylko wychowawcy i dzieci. Praca na więzi terapeutycznej, tak? Dobra diagnoza, dobre odczytanie problemów emocjonalnych dziecka, programy korekcyjne, terapeutyczne dla tych dzieci. Także zmian jest mnóstwo. Serce każdego domu to jest stół. Ten stół jest specjalnie taki przygotowany dla 14 dzieci. W społeczności jest tak, że każdy członek społeczności ma taki sam głos. Czyli wszystkie sprawy podejmowane są na forum, o wszystkim rozmawia się na forum. No i wtedy 7 wychowawców, bo tylu mamy i 14 dzieci, jeśli nie byłoby autorytetu naturalnego, to wszystkie rzeczy zostaną przegłosowane, więc to jest, no, trzeba przygotować tą społeczność, żeby mogła funkcjonować i tak będziemy chcieli to robić. Czyli na lodówce będą wisiały rachunki za energię elektryczną i wszyscy będą wiedzieć, ile to kosztuje. Będzie kartka na zakupy, co trzeba zrobić. Myślę, że ten czas wakacji to też będzie tak zorganizowany, że dzieci będą zgodnie z własnymi zainteresowaniami wyjeżdżały i wracały, na pewno nie wszystkie razem. Myślę, że zrobimy tak, że im zaproponujemy, żeby sami sobie wymyślili, gdzie chcą jechać i żeby to zaplanowali.